Cześć, tu Elpiczek. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić grę z Facebooka. Gra się nazywa Biathlon Mania. Opowiem troszkę o niej, pokażę Wam jak grać. No i sami zdecydujecie, czy będziecie chcieli grać, czy nie. Ja powiem szczerze, mi ta gra jak na razie przypada do gustu. Jak na razie się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i może Wam też się spodoba. A więc, na początek. Tutaj mamy swój profil ogólny. Tu mamy jakieś swoje poziomy, atrybuty, umiejętności, obiekty. Wszystko, co dodaje czegoś, czy do szybkości, czy do celności, czy do wytrzymałości, jak widzicie. Osiągnięcia to wiadomo, tam jakieś tutaj są, które można zdobyć. Jest tego i wszystkie osiągnięcia są i kariera, i pojedynki, i trofea. Wyposażenie, jakie mamy. Możemy wybrać sobie i narty. Możemy garnitur. Wszystkie te wyposażenia dają nam jakieś bonifikaty do czegoś, czy do strzelania, czy do biegu. Więc podejrzewam, że warto je zakupić. Mamy też jakieś zadania na dzisiaj. Aktualnie mam teraz zdobądź 280 doświadczenia wykonując zadania. Na razie tego nie robię. Mamy też tak zwane konstrukcje, czy obiekty, które możemy budować. Ja mam już wybudowane dwa centrum fitnessu i dwie strzelnice. To też dodaje, jak widzicie, do poziomu strzelania lub do wytrzymałości. Kolejne centrum treningowe mogę odblokować dopiero w poziomie 11. Mamy siłownię, gdzie możemy trenować na przykład bieganie, strzelanie, wytrzymałość lub inne rzeczy, które są później odblokowywane. Powiedzmy, że sobie teraz wytrenuję bieg techniką klasyczną, dostanę plus 1 do szybkości. Można też trenować atrybuty, ale atrybuty się trenuje niby w arenie ćwiczeń. Jak widzicie, można zwiększyć szybkość, strzelanie lub wytrzymałość. Ja sobie zwiększę tym razem strzelanie i szybkość, a jeszcze wytrzymałość też zwiększymy o 2 razy. Niech jest. Sklep premium, oczywiście z niego nie mam zamiaru korzystać. Staram się nie płacić za gry, jeżeli nie jest to jakieś tam potrzebne. Mam oczywiście bank, gdzie możemy depozyt wpłacać. Mamy sponsorów, których możemy sobie znaleźć. Powiedzmy, że sobie podpiszę 2 kontrakty, bo jak widzicie, tutaj mam 0 sponsorów. 2 mogę podpisać. Czy na pewno chcesz tak? Czy na pewno chcesz tak? Są dodatkowe pieniądze, się zarabia. Tu jest energia. Nie wiem, czemu mam powyżej dopuszczalnego, no ale okej. Okay. Mogę jeszcze zrobić 4 wyścigi. Piąty dojdzie za 3,5 minuty. Tu jest ilość sponsorów, ranking światowy. Tu są jakieś punkty bonusowe. Jeden punkt to jest zwiększenie do 110 energii. Tu są 2 punkty, zwiększenie do 6 wyścigów. Punkty trasy. Punkty trasy możemy sobie przyznawać na daną trasę tymi plusami. Wtedy na tej trasie mamy lepsze strzelanie na przykład. Ja sobie zrobię oba punkty, dam na tą trasę. Lepsze strzelanie albo bieg, albo lepszą wytrzymałość na tej trasie. Jest jeszcze kompleks biatlonowy. Tutaj możemy trenować albo strzelanie, albo na przykład pożegnanie z bronią, czy to jest bieg. Pokażę Wam może szybkie strzelanie, jak się poprawia. Niby. Jak słyszycie, muzyczka jest dość głośna. Tak się to zwiększa do poziomu 3.
Tu jest bieg, czyli sam bieg. Bieg wam pokaże, jak wygląda już w czasie gry. Tu jest arena, gdzie sobie wybieramy przeciwników. A, jeszcze jest sklep. Zapomniałem pokazać. Tu możecie sobie kupić właśnie wszystko. A to chyba już pokazywałem. Nie, to było bardzo podobnie zrobione właśnie jak w profilu. Dokładnie jest to samo. Przez profil można wejść. Arena. Tu są pojedynki rankingowe i najlepsi debiutanci. Do ligi jeszcze nie mogę wejść. Przeciwnicy też zamknięte. Nie wiem czemu. Może od wyższego poziomu. Ok, zobaczymy. Przejedziemy jedne zawody. Bardzo silny zawodnik. Więc może go. A, co by nie. Wytrzymałość. Podstawowa sprawa. Startujemy. Jak obsługa? Obsługa jest i myszką, i spacją. Enterem i danymi klawiszami funkcyjnymi. Startujemy naciskając spację i klawisz myszki jednocześnie. Później już ruszamy zawodnika tylko poprzez spację. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, jakbym wygrał. Najlepiej jest, jak ta energia zielona jest między tymi dwiema kreskami. Wtedy jest wszystko najlepiej. Wtedy najlepiej zawodnik biegnie. Jak to się zapełni, mamy to jakby ekstra przyspieszenie. Może wtedy naciskamy Enter, jak chcemy. No teraz mi się nie będzie opłacało, bo chyba dobiegamy do, tak, do strzelnicy. Pierwsze strzelanie należąco. Jak widzieliście, nacisnąłem Enter, tak przyspieszył. Pierwsze strzelanie poszło mi bardzo dobrze, wszystkie trafione. Rzadko mi się zdarza w tych małych kółeczkach jeszcze, ale było ok. Już mamy zawodnika 12 sekund za plecami, więc spokojnie można do drugiego strzelania biec. Teraz ponowna energia będzie, ale też ją użyjemy dopiero po strzelnicy, bo teraz w dobiegu nie ma sensu. Drugie strzelanie. Uuu, pudło. Drugie. Żeby dobrać, naciskamy C. Trzeba uciekać, ale już jesteśmy 19 sekund przed zawodnikiem, więc można powiedzieć, nie ma żadnego zagrożenia z jego strony. Tylko dobiec do mety, zgarnąć nagrody i można wystartować w kolejnych zawodach. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby zużyć wszystkie trzy naboje dodatkowe, więc jak widzicie, wygrałem. O 19,3 sekundy zarobiłem $50, 17 tysięcy punktów. 17 w rankingu jestem aktualnie, 6 punktów doświadczenia. Dzisiejsze zwycięstwo to 20 na 30, więc nie jest źle. Można pochwalić się na Facebooku, dostanie się 3 dodatkowe biegi. Ja tego nie robię, jakoś nie lubię. Tu jest takie ogólne opis zawodników jeszcze. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że wam się spodobała i do następnego usłyszenia przy następnej grze.